dzisiaj powracam do Was z kolejnym odcinkiem What Would I Wear, czyli taką moją małą serią, gdzie Wy zadajecie mi pytania, problemy modowe jakie macie i ja później Wam pokazuję, co ja bym zrobiła. Więc dzisiaj mamy dwa tematy. Pierwszym tematem to są ubrania kolorowe. Było wiele różnych pytań na temat ubrań kolorowych, więc zdecydowałam, że Wam po prostu pokażę wszystkie moje sposoby, w jakie stylizuję takie ubrania. I drugim tematem jest, jak ubrać się ciepło, żeby wyglądać fajnie. Nie wiem, jak skonstruować to wasze pytanie najlepiej, ale generalnie tak one brzmiały, więc zdecydowałam, że wam pokażę po prostu moje wszystkie metody, które używam, żeby właśnie było mi bardzo ciepło, ale żeby też wyglądać fajnie i ciekawie, a nie jak taka ogromna kulka. Więc zaczynając od ubrań kolorowych, słuchajcie, w ogóle jest to chyba jeden z moich ulubionych tematów, tych moich What Would I Wear. Bo słuchajcie, ja też byłam tą osobą, która kiedyś nosiła bardzo dużo czarnego i raczej takie bardzo stonowane kolory. A teraz, nie wiem, może sam fakt, że jakoś ja sama w głowie się rozluźniłam i się nie boję już takich rzeczy, pokochałam noszenie kolorów i uważam, że nawet szczególnie teraz, jak jest zimno, ubieram się kolorowo, jakoś po prostu poprawia nastrój i od razu jakoś jest fajniej. Więc zaczynając od pierwszego sposobu, w jaki ja noszę ubrania kolorowe, ja po prostu robię stylizację, gdzie używam, każdy element ma jakby jeden dokładnie ten sam kolor. Czyli na przykład zaczynam tak jak tutaj od koloru niebieskiego, później właśnie ten pomarańczowy, różowy, czerwony czy nawet żółty. I słuchajcie, to nie chodzi o to, że musicie mieć każdy element ubrania w dokładnie tym samym odcieniu, na przykład żółtego czy coś takiego. Oczywiście możecie mieszać, ale zauważyłam po prostu sama u siebie, że to jest bardzo prosty sposób na łatwą stylizację, bo tak naprawdę nieważne co założycie, to będzie do siebie pasowało, o ile ma ten sam kolor albo ten podobny odcień. To są stylizacje, które na pewno się jakoś bardziej wyróżniają, bo jednak jesteście cali w jednym kolorze, ale to, że się ubierzecie w całości w jeden kolor, nie znaczy, że musicie wyglądać jakoś mega odważnie albo wow. Możecie to samo zrobić ubierając się na przykład na biało, czy na beżowo, czy na szaro, więc jakby tą metodę możecie dopasować do tego, w czym wy czujecie się komfortowo. To jest też o tyle fajne, że możecie mieszać te odcienie. I tak na przykład jak w tej żółtej stylizacji, ten mój pasek jest bardziej musztardowy, mam czarną bluzkę, ale przez to, że jest dużo tego samego koloru, czyli tej żółci, to jakoś wszystko od razu wygląda składnie. Dlatego mówię, że to jest po prostu bardzo łatwy sposób na taką szybką stylizację. Posłuchajcie, nawet ja w szafie nie mam tak dużo rzeczy, które mogłabym wrzucić do takiej jednokolorowej stylizacji, więc tak naprawdę jest prosty wybór, bo na przykład z niebieskimi rzeczami mam tylko jedną niebieską spódnicę, mam może dwie niebieskie bluzki, więc nie mam dużego wyboru, więc mogę się szybko ubrać i koniec. Coś, co też często robię w przypadku takich stylizacji i w ogóle kolorowych stylizacji, to ostatnio znalazłam, że robią kabaretki w każdym możliwym kolorze, więc lubię po prostu dodawać je tutaj w różowej stylizacji, akurat mam takie pastelowo-różowe, ale ostatnio kupiłam chyba każdy możliwy kolor, bo to jest po prostu fajny element, który można dodawać, zmieniać. On nie jest jakoś bardzo zobowiązujący, delikatnie go widać, ale jeśli go fajnie skomponujecie z ubraniami, może to jakby być kluczową rzeczą waszej stylizacji. Więc po prostu takie kabaretki możecie dodać do każdej kolorowej stylizacji albo nawet czarnej stylizacji i zawsze to coś fajnego dodaje. Przechodząc do mojego kolejnego sposobu, który ciężko chyba wytłumaczyć, ale to jest tak naprawdę dobieranie elementów, które mają ten sam kolor w sobie. Czy żeby wam lepiej wytłumaczyć, w tej stylizacji, którą teraz pokazuję, mam żółte spodnie, mam żółty beret, ale jest biały t-shirt, na którym są żółte kwiatki i fakt, że są nad nim żółte kwiatki, jakby pasuje on do reszty stylizacji. Przez to, że komponujecie ubrania, które mają w sobie dokładnie te same kolorystyczne elementy, to jakoś wygląda po prostu jakby było o wiele bardziej dopasowane. Ja często korzystam z tego sposobu, na przykład jak zakładam kolorowe spodnie, bo mam dużo na przykład czarnych t-shirtów i później przy wyborze tego t-shirtu wygrywa ten, który ma najwięcej jakby podobnych elementów kolorystycznych do moich spodni. Moim kolejnym sposobem to są stylizacje, które mają w sobie kolory, które się tak mocno kontrastują. Mówiąc tutaj o kontrastach, nie muszą to być kolory, które się w teorii kontrastują, mogą to być po prostu kolory, które tak na oko wam jakby nie pasują do siebie, albo mogą to być kolory, które po prostu razem wyglądają bardzo tak agresywnie. Moimi ulubionymi dwoma kolorami, jeśli chodzi o tę kategorię, to jest róż i kolor czerwony, dlatego że po prostu mam wrażenie, że te dwa kolory razem skomponowane tak bardzo odzwierciedlają te wszystkie takie feministyczne Instagramy i bluzki. Od 2 miesięcy non-stop noszę po prostu czerwony z różowym. Uważam, że bardzo fajnie ze sobą wyglądają, pomimo tego, że i róż, i czerwony to są bardzo takie żywe kolory. Tak samo możecie wykorzystać kolor czerwony i zielony,
Ja akurat nie jestem fanką koloru zielonego na sobie, ale wam pokazałam, żebyście wiedzieli, że da się. No i na przykład jeszcze macie kolor żółty i czerwony, też jakby ze sobą bardzo kontrastują, jak są obok siebie. Akurat w tej stylizacji też dodałam trochę czarnego, żeby było spokojniej i też ciekawiej wyglądało. Ale też jak widzicie, i bluzka ma elementy żółtego, i spodnie mają elementy czerwonego. Więc pomimo tego, że kontrastują, to zawsze jakoś się tam troszkę zgrywa. I moim ostatnim sposobem na ubieranie kolorowych ubrań to jest po prostu zakładanie jednego elementu, który jest bardzo, bardzo kolorowy, i później zakładanie tego z czymś, co jest bardzo proste. Nie musi to być nawet proste, jeśli chodzi o kolory, ale może być to coś prostego czy basic według waszej własnej definicji. Są to też stylizacje takie bardziej na co dzień, mogą być bardziej eleganckie, prostsze. I pomimo tego, że teraz w porównaniu do tego, co wam wcześniej pokazałam, te stylizacje wydają się o wiele prostsze i aż można by powiedzieć, że prawie nudne. Ale jak wyjdziecie na ulicę, to w żaden sposób nie będą nudne stylizacje, bo nadal macie ten jeden żywy element, który tworzy całą stylizację. Wydawałoby się, że to są stylizacje dla osób, które są mniej odważne, i tak, prawda, łatwiej założyć czarne spodnie i kolorowy sweter, ale z drugiej strony i tak macie ten w miarę spory kontrast pomiędzy czymś, co jest bardzo, bardzo kolorowe, a czymś, co jest czarne lub białe, lub ma po prostu bardzo neutralny kolor. Jak widzicie, tutaj w żadnej stylizacji nie zakładam czegoś takiego bardzo oczywistego, jeśli chodzi o na przykład spodnie czy bluzki, czy na przykład noszenie rurek, czy takich, wiecie, zwykłych jeansów. To jest po prostu pójście na łatwiznę i ja na przykład tego nie robię, bo po prostu źle się czuję w zwykłych rurkach. Dlatego na przykład wolę nawet skomponować sweter tak jak tutaj z takimi spodniami bardziej biurowymi, z czymś szerszym, i nawet jeśli jeden element jest prosty, to chcę, żeby drugi był taki bardziej wow. Okej, więc kończąc tutaj na kolorach, przejdźmy do tego, jak się ubrać ciepło, ale fajnie, bo to jest bardzo ciężki temat. Mam nadzieję, że wybaczycie Britney obecność na nagraniach, bardzo chciała się wam pokazać. Zacznę od bardzo ważnej rzeczy, jest to bardzo ważna rada, do której ja sama nie mogłam się przekonać właściwie od czasów, kiedy chodziłam do przedszkola. Tą rzeczą są rajstopy. Słuchajcie, całe życie dla mnie rajstopy były czymś po prostu obrzydliwym, czymś, czego ja bym w życiu nie nosiła. Jednak im starsza jestem, tym bardziej rozumiem, że okej, muszę sobie czasami podarować wyglądanie super fajnie i tak dalej, i to, co mam w głowie, i muszę po prostu ubrać się ciepło, bo inaczej będę chora, a ja w tej chwili nie mam czasu na bycie chorą. Więc moja rada w tej chwili to jest czarne rajstopy pod wszystko. Zawsze mam na sobie rajstopy, nieważne czy to pod jeansami, czy to pod jakimiś szerszymi spodniami. I naprawdę nie myślałam, że będzie aż tak ogromna różnica, ale uwierzcie mi, że już mi nigdy w nogi nie jest zimno. I tak naprawdę ten sposób mnie przekonał o tyle, że nie jestem zmuszona nosić już tylko jeansy w zimę, bo mam bardzo dużo innych spodni, które są o wiele cieńsze, na przykład tutaj te w kratkę. Ja ich po prostu nie mogłam nosić, bo było mi za zimno, ale dzięki temu, że słuchajcie, kupuję takie najgrubsze rajstopy, które można znaleźć, na nodze nie widać, że one są tak grube i tak naprawdę w ogóle ich nie widać najczęściej pod spodniami. I prawda jest taka, że im grubsze rajstopy macie, tym cieplej wam będzie, a nikt nie będzie wiedział, że macie po prostu takie babcine rajstopy na sobie. Nikt się nie zorientuje. I przechodząc do mojego kolejnego sposobu, to jest po prostu noszenie kolorowych spodni. Ja wiem, że nadal dużo osób ma na przykład jedną czy dwie kurtki, które są neutralne i się ich trzymają, i ja to bardzo dobrze rozumiem. Więc wtedy fajnym sposobem jest właśnie noszenie kolorowych spodni, bo i tak pod kurtką nie widać, co macie. A jeśli założycie spodnie, które są ciekawsze, czy mają jakiś fajny wzór, czy są na przykład nawet w kratkę, albo są po prostu z innego jakiegoś ciekawego materiału, uważam, że to od razu kreuje całą stylizację i nie musicie się nawet martwić, co macie pod spodem, możecie założyć coś ciepłego. Tak jak ja tutaj w każdej stylizacji miałam czarny golf. Jeśli chcecie jeszcze iść dalej z tym, możecie założyć kolorowe buty albo kolorową kurtkę. Ale uważam, że w zimę największym problemem jest to, że przez to, że nosicie kurtkę, nie widać tego, co macie pod spodem, więc według mnie najlepszą opcją jest po prostu stawianie na to, żeby spodnie były ciekawe i widoczne i żeby to one właśnie tworzyły większość stylizacji. I tak jak mówiłam, jeśli nie lubicie kolorów, to nie musi być kolorowe, wystarczy, że znajdziecie jakiś fajny wzór, który wam się podoba. Przechodząc do mojego kolejnego sposobu, zauważycie, że ja zawsze stawiam w stylizacjach zimowych na taką jedną rzecz, która się będzie wyróżniała i tworzyła stylizację. Według mnie musi być przynajmniej ta jedna rzecz, która będzie
taka wow i wyróżniała się. Ja najczęściej zakładam wszystko. Znaczy ja sama najczęściej lubię się po prostu ubierać tak, żeby wyglądać jak taki chodzący cyrk, ale to jest po prostu moja preferencja i wiem, że dużo osób tego nie lubi. Więc najważniejszą rzecz, powiedz, pamiętajcie, najważniejsza rzecz to jest mieć tą jedną rzecz w waszej zimowej garderobie, która będzie wszystko robiła za was. Wydaje mi się, że właśnie ważne jest to, żeby mieć jedną kurtkę, która jest inna, kolorowa, czy może jakieś futerko. Wiem, że jakby wszyscy lubią mieć tą taką jedną neutralną kurtkę, bo ona wiadomo do wszystkiego pasuje, ale jeśli właśnie zależy wam na takich łatwych i szybkich stylizacjach zimowych, żebyście się nie martwili, że o, to wygląda nudno, taka kolorowa kurtka zrobi wszystko za was i nie musicie się nawet martwić, co macie pod spodem, możecie się po prostu ubrać na czarno, a macie kolorową kurtkę, więc i tak macie wszystko z głowy. Słuchajcie, do tego w tej chwili jest tyle fajnych kurtek, to już nie jest to co kiedyś, kiedy wszystkie kurtki puchowe były takie obcisłe i wyglądały jak kurtki, które nasze mamy nosiły i jak zabierało nas do szkoły, to już nie to samo. Jest po prostu masa kurtek puchowych, które wyglądają super. Jak widzicie, ja mam oczywiście dwie różowe, bo jedna nie wystarczy. Mam też srebrną, której nie lubię aż tak bardzo, bo czasami mam wrażenie, że śmiesznie w niej wyglądam, ale jest bardzo, bardzo ciepła i wygląda inaczej. Futerka często nie są aż tak ciepłe jak kurtki, ale to oczywiście zależy, które znajdziecie. Niektóre moje są bardzo cienkie, a inne są bardzo ciepłe. Jeśli nadal szukacie kurtki puchowej, ostatnio na mojego bloga wstawiłam cały wpis z takimi moimi ulubionymi kurtkami puchowymi w każdym możliwym kolorze, więc możecie tam zerknąć. Więc podsumowując, kurtka może stworzyć dla was całą stylizację. Bardzo prosta sprawa. Kolejną zimową sprawą to są akcesoria. Bardzo oczywista rzecz, której ja też nigdy nie lubiłam. Jak widzicie, ja bardzo wielu rzeczom się sprzeciwiałam, kiedy byłam młodsza i nawet do tej pory, na przykład ja nie lubię czapek, nie lubię rękawiczek, nie lubię szalików. Mam wrażenie, że po prostu moja twarz nie jest skonstruowana w ten sposób, żeby pasowała do czapek i szalików. Ale ostatnio, słuchajcie, znalazłam masę fajnych szalików, które mi się podobają i są trochę inne. Więc teraz na Asosie znalazłam szaliki, które są z futerka. Po prostu ze sztucznego futerka. Strasznie mi się to spodobało, do tego są różowe i muszę wam powiedzieć, że tak jak myślałam, że one są bardziej dekoracyjne, to jak teraz zakładałam je, to naprawdę czułam, że to jest coś, w czym mogłabym wyjść i by było mi ciepło. Dla mnie to jest taka kompletna rewolucja szalikowa, bo tak jak nigdy nie lubiłam szalików, to to mi się podoba i chcę to założyć. Też jest masę szalików w jakieś różne wzory, tak jak ten z Asosa. Jest to akurat męski szalik, ale bardzo mi się spodobał. Czekam też na mój szalik Local Heroes, który właśnie jest czerwono-różowy, więc też go będę dużo nosiła i wiecie, wydaje mi się, że musicie po prostu znaleźć coś, co wam się podoba. I właśnie jeśli nie chcecie czegoś nudnego, szukajcie wzorów, różnych materiałów, nie trzeba się w końcu, wiecie, zgadzać na zwykły, prosty szalik w jednym kolorze. No i przechodząc do czapek, jest milion różnych styli czapek w tej chwili. Ja na przykład całe życie miałam problem, że ja nie wyglądałam dobrze w takich zwykłych czapkach, które tak zakładacie, ale teraz na przykład znalazłam te moje Baker Boy Hats, które są o wiele cieplejsze, no i do tego wszystkie moje bereciki, mam je w każdym kolorze teraz, żebym zakładała i żebym nie marzła. Berety są o tyle fajne, że macie je w każdym kolorze, zakrywają uszy, prosta sprawa, a nie wyglądają tak nudno jak taka zwykła czapka. No i prawda jest taka, że nie każdy wygląda dobrze w czapkach, czy akurat w zwykłych szalikach, więc słuchajcie, trzeba szukać rozwiązania. No i do tego, jeśli właśnie macie neutralną kurtkę albo na przykład nie lubicie się ubierać jakoś bardzo tak odważnie, to czemu nie postawić właśnie na odważniejsze akcesoria, jakieś różne kolory, żeby się po prostu tym pobawić. Według mnie, gdyby ktoś się ubierał cały na czarno, a miał taki żółty berecik, słuchajcie, piękne. Więc tak samo możecie eksperymentować z butami i je zamieniać. Przechodząc dalej, swetry! Wiem, że swetry to jest bardzo nudny temat i generalnie wszyscy wiemy, jak się nosi swetry. Jednak ja rzadko noszę swetry tak naprawdę i to dlatego, że wydają mi się kompletnie nudne. Ale na przykład ja zawsze jak kupuję swetry, stawiam na takie bardziej oversize i właśnie w jakichś takich bardziej żywych kolorach. Więc dla wyluzowanej stylizacji, takiej po prostu na co dzień, ja stawiam po prostu na proste mom jeans. Wiecie, mom jeans są w każdym możliwym kolorze. Mom jeans nie znaczy niebieskie mom jeans, możecie mieć różowe mom jeans, ale ja je lubię, bo wtedy ze swetrami macie trochę takie niby lata 90. Jeśli jest za nudno, możecie jakiś beret dorzucić, albo jakieś akcesoria, kolczyki, wiecie, można się z tym bawić. Ale właśnie dla mnie sweter
pasek i mom jeans. To jest taka jedna z takich moich ulubionych, łatwych stylizacji na co dzień. A jeśli chcecie wyglądać troszkę ciekawiej, zawsze możecie taki zwykły sweter skomponować z fajniejszymi spodniami czy jakimiś w kratkę. Widzieliście, jakie mam spodnie, więc ja generalnie lubię wszystko tak sobie mieszać ze sobą. Kolejną rzeczą są warstwy. Ja generalnie nie lubię widocznych warstw, czyli taki typowy layering z na przykład jakiegoś 2013 roku, kiedy wszystkie blogerki robiły o tym wpisy i tak dalej. Mi to się nigdy nie podobało. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, mówię o na przykład bluzka, sweter, jedna kurtka, druga kurtka, szalik, jeszcze coś tam na to i wiecie, po prostu warstwy, które widzicie tutaj, że się nakładają. Więc zaczynając od takiej najprostszej warstwy, to jest zwykły t-shirt pod swetrem, czy nawet czasami pod t-shirty takie zwykłe, większe zakładam, mniejszy t-shirt, bardziej dopasowany, to zawsze trochę grzeje. To jest niewidoczne, wygodne, wiecie, nikt o tym nie musi wiedzieć. Ja przez wiele lat też tego nie robiłam, ale słuchajcie, teraz, no, tak jak mówiłam, trzeba się zabrać za siebie. Trochę bardziej widoczną warstwą jest właśnie golf, który ostatnio mi się bardzo spodobał, albo po prostu rękawy wystające spod bluzek. Tutaj na przykład dałam golf pod sweter, żeby to było takie bardziej minimalistyczne. Czasami po prostu podoba mi się wygląd samego golfu, które mi na przykład brakuje w jakiejś bluzce, więc na przykład tutaj sobie go dałam pod spód, więc oprócz tego, że jest mi ciepło, to mam ten dodatkowy golf, który fajnie wygląda. No i ostatnio moją rzeczą, jeśli chodzi o ciepłe stylizacje, to właśnie są same golfy. Golfy są chyba jednym z takich moich ulubionych elementów w mojej szafie. Moja szafa by nie funkcjonowała bez golfów po prostu. Oczywiście macie te proste, takie cienkie, sweterkowe golfy. Ja je bardzo lubię, bo są przyjemne, ciepłe, wygodne. No w części je stylizuję z mom jeans. Jest to bardzo prosta stylizacja, trochę takie lata 90. Albo na przykład noszę je ze spodniami w kratkę, wtedy mam bardziej stylizację takie lata 60. Według mnie golfy są bardzo takie retro i strasznie mi się podoba, że nieważne z czym akurat w mojej szafie je skomponuję, zawsze wyglądają fajnie. Jeśli szukacie fajnych golfów, to na pewno patrzcie na Lazy O, The Rugged Priest. Oni właśnie robią takie bardziej w stylu lat 90. Różne kolory mają, różne fajne napisy. Więc słuchajcie, to by było na tyle z tego What Would I Wear. Jeśli sami macie jakieś rady, jeśli chodzi o ubieranie się ciepło w zimę, to piszcie w komentarzach, bo wiele osób skorzysta. A przecież człowiek uczy się całe życie, więc ja też skorzystam z waszych rad. Ja nie jestem jakimś, wiecie, bogiem tutaj, który wie wszystko na temat ubierania się. Koniecznie dajcie znać, co chcecie w kolejnym What Would I Wear. Mam teraz lampy, nie wiem, czy widzieliście, ale jest już jasno, mogę nagrywać kiedy chcę i jakby światło czy czas mnie nie ogranicza do końca, więc będzie ich, mam nadzieję, że więcej, więc koniecznie dajcie znać, jakie macie modowe problemy, czy pytania, czy cokolwiek, wiecie, o co chodzi. Więc to by było na tyle i do następnego filmiku. Pa, pa!